Z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych na GIST, czyli podścieliskowego nowotworu przewodu pokarmowego, przedstawiamy kilka informacji o nas i naszej chorobie. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniu, które jest częścią globalnego ruchu skupiającego organizacje krajowe podobne do naszego stowarzyszenia. Mamy przyjemność być wspomagani przez panie profesor Marię Dębiec-Richter, profesor Annę Staniszewską. A nade wszystko przez pana profesora Piotra Rutkowskiego, który w telegraficznym skrócie podzieli się z nami informacjami o GIST. Powiem o nowotworach, którym się dzieje najwięcej, jeżeli chodzi o leczenie systemowe. I najlepiej jest poznany i to jest bardzo unikalny nowotwór to są nowotwory podścieliskowe układu pokarmowego, gdzie ten jeden nowotwór ma aż tak skomplikowaną w tej chwili. E, ścieżkę leczniczą i diagnostyczną w przypadku choroby zaawansowanej, bo po pierwsze, e, ma pięć linii leczenia systemowego opartych o leczenie celowane. Poza tym e, konieczne jest, i tu nie ma co odpuszczać, to wszystko jest refundowane w Polsce, oznaczenie dobrej jego profilu molekularnego, bo są rzadkie podtypy tego nowotworu, które wymagają całkiem innego podejścia. Jak Państwo widzą, odpowiedź jest fenomenalna. To jest odpowiedź po pół roku z tego po lewo do tego po prawo. Chory do dzisiaj żyje po 9 czy 10 latach. Więc tak jak powiedziałem, tu jest bardzo duży postęp. W Polsce dwa leki cały czas nie są jeszcze refundowane, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Na RDTL mamy je dostępne, czyli Avapritinib i ripretinib. I poza tym w Polsce my działamy między ośrodkami, ale potrzebujemy w tej chwili tak naprawdę sformalizowania tego działania.